Witam Cię w trzeciej części szkolenia listwy zaciskowe Entrelec. Z tej strony Tomasz Bożek z firmy T-Connectivity. Jest to już trzecia część serii, która przybliża Ci krok po kroku listę zaciskową Entrelec. Zawartość wcześniejszych szkoleń możesz obejrzeć klikając ikony na dole slajdu. A teraz, nie tracąc już czasu, przechodzimy do dalszej części prezentacji. Do tej pory dowiedzieliśmy się, co to są listwy zaciskowe oraz gdzie stosujemy listwy zaciskowe. W części drugiej poznaliśmy cztery główne kryteria, jakimi musimy się kierować przy doborze listew zaciskowych. Jednym z nich jest środowisko pracy. Następnie warto jednak zauważyć, że listwy zaciskowe Entrelec serii SNK spełniają wymogi większości wymagających środowisk pracy, co w rezultacie oznacza, że musimy wziąć pod uwagę tylko trzy główne kryteria doboru. Technologię zacisków, rodzaj wykonywanej funkcji oraz rozmiar przewodów. Mając to na uwadze, przyjrzyjmy się, jak wygląda proces doboru produktów przy wykorzystaniu stron katalogu. Do pomocy przy wyszukiwaniu produktów mamy dostępne. Po pierwsze jest to panorama przedstawiająca zakres oferty. Tutaj w kolumnie od lewej mamy serię SNK, która jest najnowszą wersją poprzedniej serii SNA. W nowych instalacjach proponujemy stosować już tylko wersję SNK. Dalej mamy złącza zaciskowe do dedykowanych aplikacji rynków, np. z podłączeniem bez zdejmowania izolacji z przewodu, złącza do przewodów zasilających z zaciskami przykręcanymi, mini bloki do małych i średnich przewodów i tym podobne. W trzeciej kolumnie znajdują się bloki dedykowane do kolejnictwa z odpowiednimi certyfikatami wymaganymi na tym rynku. W czwartej kolumnie znajdują się bloki zasilające DBL, które są stosowane do rozprowadzania głównego zasilania w rozdzielnicy. Dalej mamy bloki SILEC, czyli bloki wykorzystywane w układach, w których istnieje potrzeba testowania obwodów. Dostępne są również wygodne, wstępnie przygotowane bloki podłączeniowe dla sterowników PLC. Ostatnią kolumnę stanowi rozwiązanie oznaczników do listew rozdzielczych, które może być również wykorzystywane np. do oznaczania kabli przewodów. Na tej stronie możemy zdecydować o wyborze serii oraz technologii zacisków. Dla tej demonstracji wybieramy listwy zaciskowe serii SNK z zaciskami w technologii P-Spring, czyli zaciskami sprężynowymi. Przechodząc dalej w kroku numer 2, mamy podgląd podstawowych funkcji dostępnych w wybranej przez nas technologii. Są tu dostępne np. funkcje łącznika w zakresie przewodów od 2,5 do 16 mm2, listwy do uziemienia od 2,5 do 16 mm2, rozłączniki z rozłączaniem nożowym lub wtyczkowym, dalej funkcje z uchwytem pod bezpiecznik 5x20, są też łączniki dwurzędowe, trzyrzędowe oraz uchwyty do akcesoriów. Tutaj możemy też wykorzystać naszą znajomość kryteriów doboru. Zdecydowaliśmy już wcześniej o wyborze serii SNK i zacisków w technologii P-Spring. Teraz możemy wybrać funkcję oraz rozmiar przewodów. Bezpośrednio z tej strony przechodzimy do wybranego typu listwy zaciskowej. Klikając odpowiednie łącze, zostaniemy przekierowani na finalną stronę produktu. Zanim jednak przejdziemy do strony produktowej, chciałbym zwrócić uwagę na realistyczny podgląd złączy zaciskowych zamontowanych na szynie TH35, gdzie mamy panoramę podstawowych funkcji dostępnych w ofercie złączy SNK Entrelec. Czwartym pomocnym zestawieniem jest przegląd rozmiarów zacisków według poszczególnych funkcji, który może być pomocny, kiedy koncentrujemy się na używanych przez nas przewodach i chcemy sprawdzić, jakie funkcje mamy dostępne w serii SNK. Jeżeli kliknęliśmy łącze do strony produktu w kroku drugim, znajdziemy się na końcowym etapie doboru naszej listwy zaciskowej. Strona jest tak skonstruowana, że wszystkie potrzebne informacje są umieszczone w jednym miejscu. Jesteśmy teraz w wybranej przez nas funkcji łącznika z zaciskami wciskanymi P-Spring. Pojemność zacisków to 2,5 mm2. Oznaczenie produktu po całej wersji łącznika to ZK2,5. W tabelce widzimy też podstawowe jego odmiany. Obok mamy numer części, który jest podłączony linkiem ze stroną produktu na stronie te.com. Możemy tam przejrzeć podstawowe parametry techniczne oraz pobrać pozostałe dokumenty, jak rysunki techniczne czy certyfikaty. Poniżej tabeli doboru znajdują się też podstawowe dane techniczne
dotyczące tego produktu. W dolnej części strony katalogowej mamy wszystkie powiązane akcesoria dla danego typu produktu, co znacznie przyspiesza dobór dodatkowych opcji do wybranej funkcji, których możemy potrzebować. Są to na przykład stopery, zakończenia sekcji, zworki, separatory obwodów, adaptery do testów, oznaczniki i tym podobne. Nadszedł czas, żebyśmy rozkodowali kody produktowe serii SNK. Pierwsza litera Z oznacza, że jest to listwa zaciskowa lub po prostu złącze. Druga litera odpowiada za technologię, w jakiej wykonane są zaciski. S są to zaciski śrubowe, K zaciski wciskane, D zaciski wtyczkowe. Dalej mamy cyfrę oznaczającą pojemność zacisku dla przewodu, która może sięgać od 4 do 50 mm2, na przykład dla zacisku śrubowego. Następnie mamy oznaczenie dla funkcji. Może to być na przykład BL, czyli złącze dla przewodu neutralnego, PE, czyli uziemienie, lub S, czyli rozłącznik. Ostatnia, trzecia część, która nie zawsze występuje, gdyż oznacza dodatkowe opcje, jak na przykład R1, wskaźnik zabezpieczenia, czy L-N-PE, przewód fazowy, neutralny i uziemienie. Tutaj mamy kilka przykładów dostępnych opcji produktowych dla lepszego zobrazowania możliwych konfiguracji produktu. Omówię pierwszy z nich. Złącza z zaciskami śrubowymi. W obrębie jednego typu produktu mamy następujące możliwości. Najprostszą wersją łącznika jest ZS4 z zaciskami o średnicy 4 mm2. Dalej jego odmianą może być dla przewodu neutralnego ZS4-BL, dla funkcji uziemienia ZS4-PE, dla przewodu 16 mm2 będzie to ZS16. Poniżej znajdziemy oznaczenia dla dodatkowych funkcji, np. łącznika z bezpiecznikiem ZS4-SF, łącznika z bezpiecznikiem i diodą kontrolną ZS4-SF-R1, czy złącze z gniazdem pod bezpiecznik ZS4-SF1. Dostępne są też np. rozłącznik ZS4-S oraz rozłącznik z wyjściem do testu ZS10-ST-T4. Inne kombinacje to łączniki wielorządowe, podwójne z oznaczeniem ZS4-D2 i potrójne ZS4-T3 oraz łączniki ZS4-R1 przeznaczone do łączenia ze złączem pod bezpiecznik ZS4-SF1. Ok, czas teraz na tak lubiane przez wszystkich ćwiczenia praktyczne. Co doradziłbyś klientowi, który poszukuje listwy zaciskowej z zaciskami śrubowymi w funkcji łącznika dla przewodu 4 mm2. Listwy zaciskowej z zaciskami śrubowymi w funkcji łącznika dla przewodu neutralnego 4 mm2. Listwy zaciskowej z zaciskami śrubowymi w funkcji uziemienia dla przewodu 10 mm2. Bloku z gniazdem dla bezpiecznika 5x20 z zaciskami śrubowymi 4 mm2 oraz wskaźnikiem diodowym i dwoma gniazdami do testu. Zadanie. Podaj prawidłowe typy produktu. Zachęcam, abyś sam wykonał to ćwiczenie na podstawie dostępnego katalogu online. Myślę, że bez trudu poradziłeś sobie z tym zadaniem na podstawie informacji, które zawarte były w tej prezentacji. Dla sprawdzenia podaję prawidłowe odpowiedzi. Listwy zaciskowe z zaciskami śrubowymi w funkcji łącznika dla przewodu 4 mm2 jest to oznaczenie ZS4. Listwy zaciskowe zaciskami śrubowymi w funkcji łącznika dla przewodu neutralnego 4 mm2 jest to oznaczenie ZS-BL. Listwy zaciskowe z zaciskami śrubowymi w funkcji uziemienia dla przewodu 10 mm2 jest to oznaczenie ZS-10-PE. Blok z gniazdem dla bezpiecznika 5x20 z zaciskami śrubowymi 4 mm2 oraz wskaźnikiem diodowym dwoma gniazdami do testów jest to oznaczenie ZS4-SF1-R4. To wszystko, co przygotowałem w tej części szkolenia. Zachęcam, abyś skorzystał z dostępnej tutaj mapy linków, która poprowadzi Cię do katalogów, broszur online oraz pozostałych materiałów pomocniczych. W następnej części omówimy szerzej temat, jak zorganizowana jest oferta Entrelec. Tymczasem dziękuję za uwagę i do usłyszenia.